Powiem wam szczerze, że ostatnie dni od weekendu to mam po prostu no przepłakane. No. A dlaczego? No to posłuchajcie sami, jeżeli chcecie i obejrzyjcie. Wszystko zaczęło się od tego zdjęcia. Właściwie powinienem powiedzieć od tych zdjęć, które otrzymałem od mojej koleżanki, z którą wychowywałem się w dzieciństwie w latach 90. Piękny czas. Tydzień temu. Również tydzień temu od jednego z moich przyjaciół, od najlepszego mojego przyjaciela, którego znam tak naprawdę od 6 roku życia, czyli to jest 38 lat się znamy, dowiedziałem się, że jedna osoba z tego zdjęcia, nasz kolega, i teraz muszę użyć takiego słowa, żeby YouTube nam tego filmu nie zablokował, targnął się tak bardzo skutecznie na swoje. Wiecie co? Już go między nami nie ma. Ten film ma mieć i mam nadzieję, że będzie miał przesłanie bardzo nie tylko optymistyczne, ale przede wszystkim zasadzone w tej rzeczywistości, w której każdy z nas żyje i w której również obecny jest Bóg, który przecież Mojżeszowi przedstawił się jako ten, który jest, zawsze z nami jest. Ale zanim o tym wszystkim porozmawiamy i wam opowiem również o cudzie, który wydarzył się w moim dzieciństwie, tak to mogę nazwać, czy też zdefiniować. Przenieśmy się do lat 90. Ci, którzy żyli w tych latach, myślę, że nie żałują. Ci, którzy nie, niech żałują, że wtedy ich z nami w tym czasie nie było. Bo oto tak wyglądały lata 90. XX wieku. Step one. Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Chciałbym wam opowiedzieć historię. Prawdziwą historię, czyli historię opartą na faktach. Na prawdziwych wydarzeniach, prawda? Jeżeli chcemy to zdefiniować jeszcze konkretniej. Które być może również i was dotykały, czy też uformowały, a może wciąż dotykają i formują. Jest to historia chłopaka z tego zdjęcia, tak, to ja, rok 1996, i historia jeszcze jednego z tych bohaterów owego zdjęcia, która, jak zaznaczyłem na początku, zakończyła się tragicznie, wręcz koszmarnie. W tych historiach, które wam dziś opowiem, raz jeszcze podkreślę, opartych na prawdziwych wydarzeniach, będziemy szukać odpowiedzi na pytania, które przecież każdy z nas sobie zadaje i które dotyczy wszystkich, czyli każdego z nas, mówiąc krótko,
czy też pytając krótko, co zrobić, aby być szczęśliwym, aby żyć szczęśliwie, co zrobić, aby życie nam się ułożyło, abyśmy po prostu w tym życiu, które jest jedno i dane nam od Boga, byli po prostu spełnieni. Spełnieni właśnie. Pozwólcie, że odwołam się jeszcze do dzienniczka świętej Faustyny, polskiej mistyczki, której dzienniczek, słuchajcie, jest książką najczęściej tłumaczoną, polską książką najczęściej tłumaczoną na języki obce. Tak, żadna książka nie jest tak często tłumaczona. Książka polskiego, byśmy powiedzieli, autora, tłumaczona z języka polskiego na inne języki całego świata, naprawdę całego świata, jak właśnie dzienniczek tej skromnej zakonnicy siostry Faustyny, która zresztą związana jest z Łodzią przez swoje lata, kiedy byłem w liceum, mieszkałem 100 metrów od parku, w której siostra Faustyna po raz pierwszy w czasie, jakbyśmy tu powiedzieli dzisiaj, imprezy, zobaczyła Chrystusa, który przyszedł do niej z pytaniem, jak długo będziesz mnie jeszcze zwodzić, stamtąd poszła do katedry łódzkiej. To wszystko znam, te miejsca znam, częszczając do liceum, codziennie przechodziłem przez ten park, niemalże obok tego drzewa, pod którym to siostra Faustyna miała po raz pierwszy spotkać, byśmy powiedzieli, na live, czyli na żywo Chrystusa, który jej się objawił. I siostra Faustyna w numerze 1179 swojego dzienniczka zapisała słowa, które myślę, że dają do myślenia, właśnie myślę, że dają do myślenia każdemu z nas, to znaczy dają do myślenia, po prostu przemówią do serc każdego z nas. Posłuchajcie. W chwilach wątpliwych, czyli jeżeli dusza jest słaba, niech prosi Jezusa, aby sam działał. Chociaż wie, że powinna działać z łaską Bożą, to jednak w pewnych momentach niech zostawi całą działalność Bogu. To się tyczy również tych ludzi, którzy z różnych powodów, mimo tego, że są ochrzczeni, nie poznali Chrystusa. Co to znaczy poznać Chrystusa? W języku biblijnym oznacza go spotkać. I teraz przechodząc już naprawdę do tych konkretnych faktów, o których chcę dzisiaj opowiedzieć. Będzie to historia prawdziwa. To zdjęcie, które teraz widzicie, zostało zrobione w ferie roku 1996. Ja na tym zdjęciu mam 16 lat. To jest prawdopodobnie styczeń, luty, ferie 96 roku. Za 2 miesiące moja mama umrze na gruźlicę. Za 2 miesiące będę bez rodziców razem z moim bratem. Za 2 miesiące całkowicie odmieni się moje życie. Za 4 miesiące umrze moja babcia i zostaniemy całkowicie sami, ja i mój brat, którzy to zostaniemy adoptowani przez najbliższą rodzinę, to znaczy brata mojego zmarłego w 1986 roku, taty, który, już wam chyba 2 razy mówiłem na jakichś materiałach, zginął w wypadku samochodowym na trasie Konin-Łowicz, czy jakoś tak, był właścicielem 2 zajazdów. Ostatnio nawet znalazłem zajazd, którego właścicielem był oto ten zajazd. Podobno jest to jakiś sławny, sławetny zajazd. Zginął w wypadku samochodowym. Miałem wtedy 6 lat. Kiedy miałem 16 lat, moja mama zmarła na gruźlicę i tego samego roku również odeszła moja babcia. Moje życie całkowicie się zmieniło. Jest rok 1996, ferie, to zdjęcie. I na tym zdjęciu mój przyjaciel, Artur. Jak go nazywaliśmy, siwy Artur, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. To on właśnie, tak, ty Artur, jesteś tym moim przyjacielem, którego mam już od, jak to policzyłem, 38 lat. Oczywiście w wieku dorosłym nasze ścieżki się trochę rozeszły, ale przecież mamy wciąż kontakt. Zobaczcie na to zdjęcie. Rok 96. Mogę to powiedzieć, Artur, myślę, że się nie obrazisz. Artur stracił w wieku 6 lat mamę, która zginęła tragicznie. Wychowywał go tata i jego dziadkowie, jak to się mówi, czyli dziadek i babcia. No, a ja się wychowywałem w domu, w którym moja mama miała problemy z alkoholem. Często do tego alkoholu wracała.
Czasami było też tak, że nie było co jeść, nie było obiadu po prostu. Była też taka sytuacja, pamiętam, kiedy no, jak moja mama zaczynała pić, to uciekaliśmy do mojej babci, my, czyli ja z moim bratem. I było takie wydarzenie, pamiętam, na klatce schodowej, mieszkałem na 4. piętrze, prawda, takie drzwi były na samym końcu bloku. Kiedy no, już się wkurzyłem tym, że moja mama znowu sięga po wino, prawda, znowu zaczyna pić, wyszedłem i wtedy wyszła na korytarz pijana, moja mama za mną wyszła, krzycząc na klatce, no, zdrajco, znowu idziesz do babci i tak dalej. Takie mocne słowa, które myślę, że z ust matki zraniłyby każde dziecko. Wtedy pamiętam, że ty, Artur, właśnie wziąłeś mnie, objąłeś za ramię, jak zupełnie osoba dorosła, dojrzała niemalże i mówisz do mnie w ten sposób: nie słuchaj tego, idziemy, wszystko będzie dobrze. Artur miał wtedy, to było no, 95, 94 rok, 14, 15 lat. Ta dojrzałość, chociaż obaj nie mieliśmy łatwego dzieciństwa, to dzieciństwo, które mieliśmy, nigdy nie zamieniłbym na żadne inne. Absolutnie. Dlaczego? Posłuchajcie. Moja mama miała problem z alkoholem. Tak, zgadza się. Ten mój kolega, o którym wam wspomniałem na początku, o którego tragicznej śmierci się dowiedziałem tydzień temu, skończył, że tak powiem, prawda, dość skutecznie, bardzo skutecznie ze sobą w roku 2023, czyli w ubiegłym roku, ponieważ również wpadł w alkohol, w alkoholizm. Nie był w stanie z tego się podnieść sam. Nie będę mówił, o kogo mi chodzi, absolutnie, mając szacunek do jego rodziny. Powiem tylko tyle, że znaliśmy się od dzieciństwa. Pamiętam, że ów, nazwę go na potrzeby tego filmu, jakim imieniem, którego wtedy może nie było, Kevin, niech będzie Kevin. Ów Kevin, to nie jest jego prawdziwe imię oczywiście, miał trudne dzieciństwo. Pamiętam, że jego mama bardzo dużo pracowała, rzadko bywała w domu. Często się spotykaliśmy, mieszkaliśmy niedaleko siebie. Zawsze no, tych pieniędzy było za mało u niego. I zawsze był taki udręczony, trochę też smutny, ale chłopak bardzo wrażliwy, delikatny. Słuchajcie, z tą wrażliwością wpadł w alkoholizm. Nie dał sobie z nią rady, już mając ponad 40 lat. Nie dał rady. Słuchajcie, apel do wszystkich tych, którzy w rodzinach mają osoby uzależnione i w ten sposób jako członkowie tych rodzin, my, należąc do takiej rodziny, gdzie jedna z osób jest uzależniona, również jesteśmy współuzależnieni. Osoba uzależniona od czegokolwiek, alkoholu, narkotyków, pornografii, internetu, tak jak teraz, prawda, współczesny świat, XXI wiek, uzależnienie od internetu, nie wyjdzie z tego sama. Potrzebuje pomocy innych. Często też o tę pomoc nie będzie prosiła. Dlaczego tak się dzieje, że nie jesteśmy w stanie takim osobom nierzadko pomóc? No bo te osoby po pierwsze nie mówią o swoim problemie, bo się wstydzą, co pomyśli rodzina. To jest najgorsze, jeżeli w rodzinie nie możesz powiedzieć szczerze, nie możesz się przyznać do tego, że coś cię boli. A po drugie, czasami tę pomoc odrzucają i wtedy jest to tajemnica. Tajemnica odrzucenia pomocy, byśmy powiedzieli, tajemnica zła, tajemnicy nie zrozumiemy. Przy tajemnicy możemy się tylko zastanowić, możemy zadawać pytania. Natomiast nigdy nie zostawiajmy, szczególnie naszych najbliższych, samych z ich uzależnieniem, bo naprawdę bardzo źle się to skończy. Również źle to się skończyło w przypadku mojej mamy, która po prostu była uzależniona od alkoholu, ale absolutnie niczego mojej mamie wybaczać nie muszę. Nigdy nie miałem problemu z tym, żeby cokolwiek mojej mamie wybaczać z prostego powodu, ponieważ całą swoją uwagę, miłość, troskę, dobro, łagodność, delikatność zawsze kierowała na mnie i na mojego brata. Przeszkadzał jej w tym, no właśnie, alkohol, alkoholizm, ale kiedy odstawiała butelki na bok, była świętą mamą i jestem przekonany, że moja mama jest teraz w niebie. Pamiętam, że takie sceny, przebłyski gdzieś z dzieciństwa, gdzie z mamą wspólnie słuchaliśmy zespołu Queen,
Pamiętam, że nawet moja mama chciała taką relację bliższą z nami budować i pewnego dnia nieoczekiwanie poszliśmy gdzieś na spacer, prawda, tak trochę nieudolnie. To był jedyny spacer, jaki z mamą wykonaliśmy, znaczy na który poszliśmy. Pamiętam, że raczej innych nie było, ponieważ no właśnie powtarzał się ten problem związany z uzależnieniem. Kiedy w domu był alkohol, wiadomo, że był chaos, nie było spokoju, dziecko ucieka z takiego domu, ja też tak robiłem. Uciekałem, sam też wpadłem w alkohol, papierosy, prawda, towarzystwo różnorakie, ale również kiedy uciekałem z tego domu i to było piękno lat 90., że nie wiem, 95% wolnego czasu spędzaliśmy na zewnątrz. Jak to się mówi, łaziliśmy między blokami, prawda, niedaleko mieliśmy las. Budowaliśmy szałas, no różne rzeczy, kradliśmy kukurydzę, dobrze, nie będę już o tym wspominał. Ale słuchajcie, niesamowite było to, że właśnie wtedy na własnych sercach, we własnych sercach doświadczaliśmy pierwszych miłości, pierwszych momentów zakochania, takiej miłości platonicznej, którą dla mnie była Litka, Lidia, pamiętam do tej pory jej imię. I największym takim marzeniem moim i pewnie moich kolegów w latach 90. było tak, żeby taką dziewczynę po prostu wziąć za rękę. To był szczyt właśnie miłości, również w tym wymiarze fizycznym, zupełnie niepasujący do współczesnego modelu miłości, a jednak. To piękno miłości młodzieńczej pozostaje w sercu. Jeżeli jest to właśnie taka miłość platoniczna, czysta, to ona buduje dobre relacje. Oczywiście z Litką nigdy się chyba nawet nie spotykałem. Zawsze kiedy się spotykaliśmy, to w większym gronie gdzieś organizowaliśmy z Siwym, czyli z Arturem, imprezy, na które zapraszaliśmy dziewczyny. No, pamiętam Sylwester, przełom 95-96 roku, gdzie alkoholu było bardzo dużo, gdzie w tych koszulach naszych, nawet chyba jakichś garniturach, leżeliśmy w wannie. No, generalnie jest tak, że jeżeli w domu jest alkohol, to również dziecko, nie chcąc popełniać tego samego błędu, jednak gdzieś tam po ten alkohol w dalszej perspektywie sięga. Miałem wtedy 15-16 lat. Natomiast tym, który mnie zawsze podnosił z upadków, z tego nawet, z tej samotności, która towarzyszyła mi, kiedy mama piła, kiedy nie było obiadu, kiedy był niepokój w domu, kiedy były rozbijane szyby, kiedy jej konkubent, który z nami mieszkał, pamiętam, rzucał jedzeniem o ścianę i do tej pory pamiętam, kiedy rzucił makaronem z czerwonym sosem o ścianę i ta plama na tej ścianie była do końca dni mojej mamy na tej ścianie. Pamiętam, że wtedy z całą łagodnością taką ucieczkę znajdowałem właśnie u moich kolegów, których dziś mogę nazwać przyjaciółmi. I teraz bardzo ważny apel do nas wszystkich. Największym cudem, jaki się może wydarzyć w naszym życiu, nie są jakieś doświadczenia mistyczne, oczywiście one są też ważne. Nie są jakieś wizje prorockie, jakieś sny wyjątkowe. Pewnie i one są też ważne. Natomiast przecież wszystko mamy objawione w Piśmie Świętym. Nie potrzeba nam żadnych dodatkowych wizji, proroctw, mistycznych uniesień. Największym cudem w naszym życiu są ludzie, na których możemy liczyć. Przyjaźń. Okazujmy sobie łagodność, delikatność, cierpliwość, wyrozumiałość, miłosierdzie. Bądźmy wobec siebie po prostu dobrzy. Bo dobro zawsze się opłaca, ponieważ nawet jeżeli mi przychodzi z trudem okazywać komuś dobro, to buduje to dobro tego drugiego człowieka. Zobaczcie to zdjęcie. Rok 1996, 2 miesiące przed śmiercią mojej mamy. Znalazłem moją mamę martwą 24 kwietnia 1996 roku. Już nie żyła od 10 godzin. Bardzo szybko się wszystko potoczyło. 2 miesiące później umiera moja babcia. Przenosimy się do Łodzi z moim bratem. Tutaj całe moje życie związane z kolegami z dzieciństwa zostaje zerwane. Jestem od tego, że tak powiem, odizolowany. Rozpoczynam nowe życie, trafiam do liceum. Co jest ciekawe, słuchajcie, bo w roku 96 miałem 16 lat, poszedłem jako 16-latek po 8 klasach szkoły podstawowej do szkoły zawodowej. Absolutnie w siebie nie wierzyłem, zupełnie, słuchajcie, byłem, można by powiedzieć, miernotą w szkole.
Uczyłem się tylko historii, pamiętam, z której miałem czwórkę. Język niemiecki mi wychodził, ponieważ Marcin, też obecny na tym zdjęciu, rozwiązywał mi zadania domowe, a w zamian graliśmy na Amidze, prawda? Taki komputer, gdyby ktoś nie wiedział, Amiga, z kolorowym monitorem. Gromadziliśmy się w moim pokoiku właśnie wtedy i spędzaliśmy czas, uciekając właśnie w te bajkowe gry, które kiedyś były zupełnie inne niż teraz, nie były tak brutalne. Byłem niedowartościowany, no chyba tak, w ogóle nie odkryłem jakichś swoich talentów. Jest rok 96 luty, to zdjęcie raz jeszcze, i wrzesień tego samego roku. Trafiam do jednego z lepszych liceów w Łodzi. I teraz zobaczcie, jak się zmieniałem od roku 96 przez kolejne 4 klasy liceum, aż po czas, kiedy trafiłem w roku 2000 do seminarium. Tamtą historię od czasu, kiedy wstąpiłem do seminarium, już trochę pewnie znacie z innych filmów. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Tak. To dobro drugiego człowieka jest w stanie z nas wydobyć dobro. Mówię to w kontekście chociażby tych różnych podziałów polsko-polskich, katolicko-katolickich. Powiem Wam szczerze, jestem bardzo zmęczony. Bo myślę, że każdy z nas jest zmęczony tą ciągłą walką właśnie polsko-polską czy katolicko-katolicką. I nieważne, czy cytujesz katechizm, zawsze znajdą się ludzie, którzy stwierdzą, że to nieprawda, ponieważ wiem lepiej. Słuchajcie. Wszystkie podziały, znaczy one nie znikną, ale te wszystkie podziały biorą się z naszych serc. Tylko dobro buduje. I tylko dobro może z nas wydobyć dobro. Bądźmy ludźmi, którzy z innych wydobywają dobro, jak ci, którzy ze mnie to dobro wydobyli. Mój wujek, moja ciocia, cała ich rodzina, rodzeństwo. To właśnie ich dobroć, ich czas, ich zaangażowanie, ich miłość, mówiąc krótko, wydobyły ze mnie dobro, jakieś wartości, talenty, zainteresowania, które przełożyły się chociażby na to, że dzisiaj no, istnieje kanał Moc Słabości, który ma prawie 150 tysięcy subskrypcji. Tych subskrypcji codziennie przybywa bardzo dużo. I tu nie o to chodzi, że o te subskrypcje, prawda, o te liczby, bo za każdą tą subskrypcją jest historia każdego z Was. Teraz do każdego z Was, który tutaj na kanale się pojawi, czy też subskrybuje, czy może nie subskrybuje ten kanał. Najprostsze przesłanie. Warto inwestować w dobro, ponieważ dobro zawsze rodzi dobro, nawet jeśli nam się wydaje, że po długim czasie nic z tego nie ma. Ostatecznie, nawet być może, kiedy się o tym przekonamy, dopiero na łożu śmierci, dobro zawsze wydobywa z ludzi dobro. I ja jestem tego przykładem. Można by powiedzieć, że z takiej miernoty Pan Bóg wydobył kogoś, kto może tutaj do Was przy tym okienku gadać, z którym no, możecie się wymieniać komentarzami, z którym razem zmierzamy do nieba przez nasze słabości, pamiętając, że moc w słabości się doskonali. Ale, i teraz bardzo ważne, nigdy nie róbmy argumentu z przeszłości przeciwko naszej teraźniejszości. Szatan będzie chciał obracać naszą historię, historię naszego dzieciństwa, młodości przeciwko nam. Nie. Musimy tę historię dzieciństwa, młodości zaakceptować. Taka była. Odnaleźć w tym dobro. Moim zdaniem, nie jestem psychologiem, ale moim zdaniem trzeba odnaleźć dobro, nawet tam, gdzie tego dobra było bardzo mało. I powiem Wam szczerze, że nigdy za nic w świecie nie zmieniłbym dzieciństwa swojego, mimo tego, że było ono naznaczone cierpieniem, samotnością, alkoholizmem mojej mamy, śmiercią rodziców, prawda, mamy, taty, znaczy taty, mamy, jednych dziadków, drugich dziadków.
Był tam alkohol. Pamiętam, że pierwszy raz w roku 95 ukradliśmy kolę ze sklepu. Byliśmy gdzieś ganiani przez policję. Tak, policja była wtedy, że tak, znaczy już była policja. Wróciłem do domu, moja mama stała smutna, jakieś tam kanapki robiła, był wieczór i mówi, że była policja i że podobno ukradłeś kolę. Było mi bardzo wstyd. To była kradzież. Na tamte nasze standardy moralne to było bardzo duże zło. Dzisiaj kradzież to jest coś zwykłego, prawda? Kradniemy wszystko z internetu, bez internetu. Nawzajem sobie kradniemy również miłość przez kłamstwa i tak dalej. Natomiast, no właśnie, to dobro rodzi się w nas wtedy, kiedy dostrzegamy w innych dobro i traktujemy ich z łagodnością, z wyrozumiałością, z cierpliwością. Nie ma innej drogi do nieba, moim zdaniem, niż droga delikatności, łagodności, dobroci, cierpliwości, miłosierdzia. Ktoś powie naiwności, ja powiem tak. Lepiej być naiwnym, niż komuś zrobić krzywdę. Kilkanaście minut temu wspominałem o imprezach, które jako dzieciaki i nastolatkowie organizowaliśmy w moim mieszkaniu, no bo ono było bardzo duże, trzy czy nawet cztery pokoje, no, cztery pokoje, ale z jednego były, no generalnie trzy pokoje, a bardzo duże. Pamiętam, że bawiliśmy się również jako dzieciaki, nastolatkowie w chowanego, kiedy było ciemno, a że w takich domach, gdzie jest alkohol, czasami szyby były powybijane w drzwiach, prawda, tych pokojowych, no to pamiętam, że kiedyś na nogę spadła mi szyba, właśnie taka, znalazłem w internecie takie drzwi, to była dokładnie ta szyba. Ta szyba wbiła mi się aż po kość. Nie poszedłem z tym do szpitala, nie było dorosłych, mamy nie było gdzieś, prawda, no gdzieś tam z kimś piła, no gdzieś była z jakim, nie wiem gdzie, czasami było tak, że 2-3 dni mamy nie było. I wbiła się aż do kości. Do tej pory mam ślad, nie będę wam pokazywał, miałem taki zamiar, żeby wam to pokazać, ale nie, mam takie wgłębienie w nodze, na łydce, że to się w ogóle wszystko zasklepiło, że to zarosło, to jest jakiś też cud. No właśnie, cud, o którym miałem powiedzieć. Cudem w moim dzieciństwie jest to, że miałem przyjaciół, że miałem takiego Artura, wielu innych, którzy okazywali mi łagodność, delikatność, wsparcie, obecność, chociaż sami byli dzieciakami. Chociaż Artur sam był dzieckiem i miał również trudne dzieciństwo, wychowywał się bez mamy, to zdjęcie po raz czwarty czy piąty wam ukazuję, kiedy Artur mnie obejmuje, to jest właśnie kwintesencja tego, ile dobra w nas może wykrzesać zwykły człowiek, który szczerze okazuje nam łagodność i po prostu jest obok nas. Z takich historii podobnych do tych imprez, prawda, zakrapianych alkoholem w mieszkaniu mojej mamy, czyli no w naszym mieszkaniu moim brata, pamiętam takie wydarzenie, kiedy podłożyliśmy 200 kamieni pod przejeżdżający pociąg, 100 kamieni na jednym, prawda, torze i 100 kamieni na drugiej szynie, na obu było 200 kamieni, pociąg osobowy. Huk był straszny, kiedy po nich przejechał i się zatrzymał ten pociąg, ponieważ no, prawie że doszło do wypadku. I pamiętam, że wtedy z tego pociągu wyskoczył, nie z pociągu, tylko zawiadowca wyskoczył, prawda, z kilkaset metrów obok, dostał przez radio informację, że grupa dzieciaków podłożyła mnóstwo kamieni pod pociąg, który prawie wypadł z torów i zostaliśmy przez tego, my w trzech chłopaków, chyba 13-14-letnich, czy nawet czterech, zostaliśmy przez tego jednego dorosłego złapani, tak, tego właśnie, który jest zawiadowcą. I pamiętam, że wziął do ręki radio, takie wielkie radio, które miał jako zawiadowca. Połączył się z prowadzącym ten pociąg, który już powoli ruszył i każdy z nas musiał tego, czyli prowadzącego pociąg, to nie jest motorniczy, tylko to jest ten, no wyleciał mi słowo, w każdym razie wiecie, o kogo chodzi, osobiście przeprosić. Pamiętam, że niektórzy z nas mieli mokro, że tak powiem, w gaciach, naprawdę. Tak, również takie wydarzenia nas formowały. Co mnie ocalało, co mnie ocaliło, co spowodowało, że w jakiś sposób w tej miernocie, kiedy zaniedbywałem szkołę, bo po szkole podstawowej, po ósmej klasie trafiłem do
do szkoły zawodowej, na jakiejś tokarce pamiętam, że pracowaliśmy i chodziłem z chłopakami na każdej przerwie, czy tam co drugą przerwę do jakiegoś lasku palić papierosy. Były tylko dwie dziewczyny w tej zawodówce i to jeszcze w klasie samochodowej. Trochę jak w filmach Need for Speed, czy jak tam w grach komputerowych. Słuchajcie, to co mnie ocaliło, to co spowodowało, że jakoś trzymałem pion, powiedzmy, jakoś tam intelektualnie, chociaż trochę się rozwijałem, to były takie zeszyty, które kiedyś wam pokazywałem. Zeszyty, chyba tu jest 6 zeszytów, w których nie tylko pisałem jakieś swoje tam notatki, ale również rysowałem komiksy, robiłem recenzje, pisałem recenzje gier komputerowych. No tak jest, słuchajcie, to ktoś by myślał jakieś głupoty, słuchajcie, to jest 6 czy 7 zeszytów, grubych zeszytów zapisanych, z których codziennie korzystałem, tutaj jakieś komiksy. Ta aktywność intelektualna, jakoś taka, wiecie, po prostu to lubiłem. I do tej pory lubię książki, lubię czytać, lubię pisać. Ona mnie ocalała. Pan Bóg się posługuje tym, w co nas wyposażyła natura, czyli to, co Pan Bóg dla nas przewidział, te talenty, zainteresowania, które mamy, one są wciąż w nas. Tylko trzeba dać sobie szansę i również dużą rolę przy wydobywaniu nas z naszych słabości odgrywają ludzie obok nas, to znaczy właśnie za pomocą dobra możemy w innych nie tylko odkryć dobro, ale możemy również im pomóc odkryć ich dary i zainteresowania. Gdyby nie te zeszyty, gdyby nie te komiksy, prawda, złote myśli, które tutaj są, nawet miałem poczytać, ale nie mam pozwolenia tych chłopaków, którzy te złote myśli i naszych koleżanek, które odpowiadały na te pytania w złotych myślach. Nie wiem, czy wiecie, co są złote myśli. Jak nie, to sprawdźcie sobie w Google. Ludzie z lat 80., 90. wiedzą, co to są złote myśli, prawda? Chyba 200, 100 pytań, ile tam było. To mnie ocaliło. To spowodowało, że w jakiś sposób wciąż się intelektualnie rozwijałem i rozwijała się we mnie ta pasja do czytania książek, do pisania, do recenzowania. Tak jak teraz wam recenzuję książki na tym kanale. To wszystko jest w nas, to znaczy te zainteresowania, te pasje, talenty są w nas. Zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo, czyli na obraz miłości i dobroci. Jest w nas dużo dobroci i miłości. Tylko tę dobroć i miłość inni muszą nam pomóc odkryć i okazywać innym. Oczywiście lata 90. to są lata takie trochę dzikie, ale piękne. Pamiętam, że niejednokrotnie grając w piłkę, gdzieś tam się biliśmy, prawda, z tymi, którzy, biliśmy się zamiast grać w piłkę. Był faul, to była z tego bijatyka. Pamiętam, że niejednokrotnie musiałem do domu wracać wchodząc przez komórkę, bo stali tam, prawda, z tej, jak to się mówiło, obcej bandy pod moim bandy, czyli jakiegoś takiego, wiecie, takiego, teamu byśmy powiedzieli dzisiaj, czy jakby to w ogóle nazwać? Taka grupa dzieciaków, jedna grupa się lubi, druga nie lubi, oni czekali na mnie pod klatką, musieliśmy wchodzić przez komórkę, przez takie małe okno, znaczy nie takie małe jak są dzisiaj, trochę większe, i przez tę komórkę przedostawać się do mnie, do domu. Pamiętam, że w jednej bijatyce uderzyłem z całej siły pewnego kolesia, bo obraził moją mamę, z tego była też bitka i jatka, znaczy bijatyka i... to pytanie, czy był w tym Pan Bóg? Pan Bóg jest z nami zawsze, nieważne jak bardzo i jak często grzeszymy. On jest. Jest nawet w najmniejszym dobru, w najmniejszym poruszeniu serca, w najmniejszej łagodności, delikatności, cierpliwości, wyrozumiałości. Co jest ciekawe, że ja chrzest święty przyjąłem w wieku 7 lat, od razu z pierwszą komunią świętą od biskupa Kulika, świętej pamięci, zresztą już w zakrystii, w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Sieneńskiej w Zgierzu. To życie duchowe nie istniało. Pamiętam, że chodziłem do kościoła z moją mamą, z moim bratem chodziliśmy na początku, czyli do tam 15 roku życia, czy tam 14. Natomiast mnie tak zastanawiało, dlaczego moja mama nie idzie do komunii świętej, chociaż, prawda, a my chodziliśmy i tak się, mąż mojej mamy, czyli mój tata zginął, nie było go, mogła się z kimś związać, związkiem sakramentalnym. Ale wpakowała się w toksyczną relację, zależność od człowieka, który niósł destrukcję, też był uzależniony od alkoholu i w tym toksycznym, ten toksyczny związek i alkohol, mówiąc krótko, ją
zabiły ją, czyli moją mamę. I pamiętam, że również na bierzmowanie w wieku 15 lat w 8 klasie nie dotarłem. Szedłem na to bierzmowanie od mojej babci do kościoła niedaleko, ale po drodze spotkałem kolegów. I dobrze, że nie dotarłem, ponieważ przyjąłbym sakrament bierzmowania, który obok sakramentu chrztu i kapłaństwa zostawia na naszej duszy niezatarte znamie. Te trzy sakramenty, chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, zostawiają na naszej duszy, byśmy powiedzieli, stygmat. Duchowy znak, niewidzialny dla nas, ale widzialny dla istot niewidzialnych dla nas, czyli istot anielskich, duchowych, też demonów. Gdybym wtedy poszedł na bierzmowanie, przyjąłbym je w grzechu śmiertelnym, czy też po prostu w grzechu ciężkim, mówiąc no tak, ciężkim. Nie dotarłem na bierzmowanie. Ktoś by powiedział, jak to? Co to za człowiek? Nawet bierzmowania nie przyjął. Dobrze, że nie przyjął. Ponieważ kilka lat później mogłem to bierzmowanie świadomie przyjąć już po nawróceniu we wspólnocie mocnych w duchu, w odnowie, w duchu świętym w roku 97 czy też 98. Miałem wspaniałe dzieciństwo. Tak. Pytanie, jakie ty miałeś i czy swoje dzieciństwo przeklinasz, czy je błogosławisz, nawet jeśli było trudne. Po okresie dzieciństwa, młodości, liceum trafiłem do seminarium. No wiecie, tam się nie ułożyło w seminarium, ponieważ nie chciałem być po prostu księdzem. Chciałem się uczyć, ale nie chciałem odprawiać mszy świętych i tak dalej. No i w wieku dorosłym już najnowsze czasy, powiedzmy ostatnie 5 lat, czy też powiedzmy 7, żeby tutaj nic nie sugerować, trafiłem do pewnej wspólnoty, która nadal istnieje i jest wspólnotą toksyczną, po której no wpadłem w depresję, mówiąc krótko, ale tego tematu nie będę zaczynał. Nie wiem, czy kiedykolwiek na temat tej wspólnoty będę się wypowiadał, raczej nie, natomiast uważajcie na toksyczne wspólnoty w łonie Kościoła katolickiego, bo też i takie są. Tak, pozwólmy Panu Bogu przez nas działać, to znaczy pozwólmy, aby Pan Bóg przez nas działał, bo tylko wówczas, kiedy w innych będziemy dostrzegać dobro, pomożemy im wychodzić ze zła i pomnażać nie tylko dobro, które jest w każdym, ale również odkrywać ich pasje, talenty i zainteresowania. Nie róbmy sobie krzywdy słowem, bo nie znamy i nigdy nie poznamy serc bliźnich, nie znamy również własnych serc. Cudem było to, że z takiej, jak to określiłem wcześniej, miernoty Pan Bóg tyle wyciągnął i posłużył się zwykłymi, ale niezwykłymi ludźmi. Zwykłymi dzieciakami ze zwykłego blokowiska, poszarpanymi przez życie, którzy szybciej musieli dojrzewać, niż wskazywał na to ich wiek. Największym cudem są przyjaźnie, jest obecność drugiego człowieka. Największym cudem jest to, kiedy w ciemności idziemy ze światłem i kiedy siebie nawzajem traktujemy z łagodnością, delikatnością, wyrozumiałością, cierpliwością, miłosierdziem. Tak, miałem wspaniałe dzieciństwo. I nawet to zło, które je naznaczyło, również uczestniczyło w tym cudzie. Ponieważ cud pojawia się tam, gdzie jest zwykłość. I ta zwykłość staje się niezwykła. Miałem wspaniałe dzieciństwo. A ty jakie miałeś? Przeklinasz swoje dzieciństwo? Przeklinasz swoją historię? Przeklinasz swoją przeszłość? Czy błogosławisz? Czyli oddajesz Bogu i szukasz w ciemnościach nawet najmniejszych iskierek dobra. Pamiętaj, każdy człowiek został stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo i dla każdego człowieka jest przygotowane miejsce w niebie. Kogo tam spotkamy, to tajemnica, która należy wyłącznie do Boga. Przed tajemnicą możemy tylko uklęknąć i adorować ją sercem i w sercu i serce okazywać każdemu człowiekowi, aby nikt na ziemi, będąc między ludźmi, nie czuł się bezdomny i opuszczony. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie z wami wszystkimi, którzy tutaj jesteście, którzy kiedykolwiek na ten kanał traficie i ten materiał obejrzycie. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy.
bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Halo, halo, jeszcze nie uciekajcie. Taka jedna sprawa bardzo ważna. W czasach studenckich pisałem wiersze, bardzo dużo ich powstało, ponad 200, gdzieś nawet jakiś tomik został wydany na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Literatury, coś tam. Słuchajcie, wiersz z 1 sierpnia, przepraszam, pierwszy to jest 2001 rok, sierpień 27, czyli 27 sierpnia 2001 rok, Kaszuby. Czasami chciałbyś sercem objąć świat cały. Jak ptak między skrzydłami zamyka, horyzont niebo z ziemią łączący. Czasami chciałbyś nad oceanem smutku szybować, z duszą w chmurach. Czasami chciałbyś, człowiecze, raj nieziemski przecież na ziemi potem i krwią splamionej budować. Tak, to taki mój wierszyk. W każdym z nas jest więcej dobra niż zła. Czasami trzeba je przepracować z pomocą najbliższych, czasami z pomocą sakramentu świętego, jednego, drugiego, a czasami też z pomocą psychiatry, psychologa. Ale zostaliśmy stworzeni na obraz dobra, nie na obraz zła. Pozdrawiam, do zobaczenia najpóźniej w niebie. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Escape my pain, I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones, that I saw they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.